to wszystko sami sobie blokujemy, bo wierzyliśmy w jakieś pierdoły, w jakieś za przeproszeniem głupoty, które ktoś kiedyś wymyślił, bo mu było łatwiej. W Polsce przynajmniej bardzo dużo mamy opartych na negatywizmie, na takim myśleniu negatywnym, świadomość wykonywanej czynności, świadomość tego, co robimy w danym momencie, świadomość tego, czy to nam służy. Witaj na kanale Droga Wyższej Świadomości. Ja się nazywam Jacek i pomagam ludziom stawać się bardziej autentycznymi wersjami samych siebie. W tym odcinku postaram się rozpocząć serię nagrań na temat, czym jest rozwój świadomości, jak w ogóle się za to zabrać, dlaczego warto zacząć i jakie mogą być z tego korzyści, dlaczego jest to dla mnie temat bardzo ważny, wręcz jeden z bardziej zajmujących w życiu. Według mnie droga jakby rozwoju świadomości, można by ją troszeczkę przyrównać do drogi bohatera według opowiedzianej według Josepha Campbella, który rozłożył ją bardzo fajnie na 12 punktów, które mają wzór jakby koła, który po prostu wychodzi się z jednego punktu, przechodzi się przez pewne etapy, dochodząc do niby tego samego punktu, z którego rozpoczęliśmy naszą podróż, i w świecie fizycznym wyglądamy bardzo podobnie. Możemy się spotkać z naszymi na przykład znajomymi czy kolegami, z którymi się widzieliśmy 5, 6, 10, 15, 20 lat temu. Owszem, nie musimy chcieć tego, bo czasem już jakby rozbieżności wibracyjne są tak przepotężne, że czasem po prostu zobaczymy, że nie mamy ochoty. Ale jeśli byśmy mieli na to ochotę, byłoby to zgodne z naszą chęcią po prostu, czy no po prostu by do tego doszło, to jakby cała zmiana zachodzi w naszym wnętrzu, w naszej jakby świadomości, w naszym jakby sercu, jak to się mówi. Jakby tutaj przeradza się jakby największa właśnie zmiana. I to polega na tym, że jesteśmy sobie takim człowiekiem i zaczynamy to życie nasze, tak to nazwę, z tego punktu bazowego jakby checkpointu, w którym nas zrzucili, jak w grze troszeczkę, no ale to jest bardzo podobne do gry, także no tutaj jak najbardziej ten przykład można podać, bo ci ludzie, co mają przyjemność doświadczenia różnych gier, czy to akcji, czy to strategicznych, to mniej więcej wiedzą, o czym mówię. I jakby zaczynając ten nasz rozwój w tym punkcie, w pewnym momencie sobie zaczynamy uświadamiać, że coś w tym życiu jest nie tak, że jest tu jakieś, są jakieś nieścisłości na tej jakby przestrzeni. No i zaczynamy jakby to nasze wiercenie, zaczynamy to nasze jakby poszukiwanie tego sedna, o co tu chodzi, co tu się mi nie zgadza, dlaczego przychodzą do mnie takie przeczucia, przemyślenia, skąd ta wiedza dokładnie, kim jest ta osoba, która mówi do mnie w mojej głowie, kim jest ta osoba, która kieruje mnie wręcz
mówi do mnie z wnętrza mojego ciała, z wnętrza mojej głowy, dlaczego ona chce dla mnie dobrze, jak to jest możliwe, że ma taką wielką sprawdzalność tego, co nam doradza, że jest to osoba, która się o nas troszczy, że jest to osoba, która nam pomaga. I kurczę, kim ona jest? Później zdajemy sobie sprawę albo długich medytacjach, albo własnych rozkminach, co też nie wyklucza, że te rozkminy mogą być powiązane z medytacjami, jak również też zdobywania wiedzy na ten temat z różnych innych źródeł. Mam tu na myśli na przykład jakieś ciekawe seminaria, filmy takie jak ten na przykład, czy szkolenia online, czy może też książki, które są fajnie napisane przez mądrych autorów. Dowiadujemy się, że tym kimś może być nasza intuicja i jakby, że to nasza dusza się z nami komunikuje w ten sposób. I przez to chce nam przekazywać pewne informacje, które chciałaby, żeby zostały zamanifestowane w tej fizycznej rzeczywistości poprzez nasze działanie. I żebyśmy się z nią wręcz połączyli, żebyśmy wręcz ją dopuścili do sterów i żebyśmy się na nią otworzyli, pomijając te wszelkie ilości wszelkich programów podświadomości, wierzeń, które zostały nam narzucone, czy to społecznie, czy cywilizacyjnie, czy rodowo, czy wszelkie inne metody, tutaj również dodatkowo jeszcze telewizja, radio, własne wkręty, które w głowie łapiemy też na przestrzeni lat, które wcale w większości nie służą naszemu szczęśliwemu życiu. Także odpowiadając jakby na to pytanie, w takim najskrótszym skrócie, to bym powiedział, że jest to stawanie się osobą, która czuje się z sobą coraz lepiej, która podąża za swoją radością, podąża za swoim szczęściem, podąża za tym, co ją jara, podąża za tym, co sprawia, że ta radość i ta autentyczność tej osoby zaczyna coraz bardziej emanować, coraz bardziej przejawiać się. Te wibracje, które się podnoszą, powodują, że wiele lęków, wiele obaw, wiele niskowibracyjnych aspektów, które zainstalowały się w nas w tym wcieleniu, czy w poprzednich wcieleniach i po prostu przenosimy je z poprzednich wcieleń do tego życia, wychodzi na światło dzienne i musimy je oświetlić, bo jakby światło tam, gdzie jest, już jest zaświecone, jak to mówi mój przyjaciel, a tylko ciemność wymaga oświetlenia, oświecenia go światłem świadomości, żeby stawać się bardziej autentycznymi osobami, stawać się bardziej sobą, bo to, czego nie jesteśmy świadomi, oddziaływuje na nas w przestrzeni nieuświadomionych, wypaczając nasze pełne ja, wypaczając nasze prawdziwe ja, wypaczając to, kim naprawdę chcemy być, jakim chcemy się przejawiać. Bo strach, lęk, przerażenie przed różnymi zdarzeniami, które są często nieuświadomione, które są często
tak naprawdę, jak się zastanowimy, głębiej w to wejdziemy, ale czego ja się tak naprawdę boję? A co ja tak naprawdę wierzę? W jaką bajkę uwierzyłem? W jaką emancypację przyszłości wierzę, która sprawia, że czuję się w ten, a nie inny sposób. To nagle to wszystko idzie. Bo my jako człowiek powinniśmy skupiać się na rozwoju świadomości poprzez bycie w teraz, w chwili obecnej. Dlatego bardzo ważna jest uważność i tutaj wyłapywanie wielu rzeczy. Czy to przekonań, wierzeń, które w Polsce przynajmniej bardzo dużo mamy opartych na negatywizmie, na takim myśleniu negatywnym, na takim myśleniu, że i tak się nie uda, myśleniu, że to nie jest na nas, myśleniu, że nie jesteśmy do tego godni, myśleniu o tym, że nie jesteśmy wystarczająco wartościowi, by to osiągnąć, by tak się czuć, by doświadczać pewnych rzeczy. No i te wierzenia są nawet w przysłowiach obecne w Polsce. Zobaczmy, wiele jak sobie zrobimy proste ćwiczenie. Weź sobie kartkę, wypisz wszystkie przysłowia w Polsce, które mają jakąkolwiek nutkę negatywizmu, jakąkolwiek przemyślenie o tym, że żeby się nie cieszyć, nie radować, nie, żeby pozostawać w tej ciężkiej, smutnej energii. Zobaczysz, jak wiele tego jest. Zobaczysz, że to wszystko instaluje się w naszej podświadomości i to poprzez to później przejawia się w naszym życiu. I jeśli nie będziemy uważni, będziemy po prostu powtarzać pewne frazesy, które usłyszeliśmy w naszym wcześniej dzieciństwie czy okresie nastoletnim, czy to gdzieś zasłyszane na podwórku, czy to gdzieś zasłyszane w szkole, czy to powtarzane od pokoleń w rodzinach, i będziemy żyć wobec względem tego jako nasza prawda. W ogóle sobie nie uświadamiając, że w ten sposób programujemy się i zamykamy sobie potencjały na osiągnięcie niesamowitych rzeczy, na stworzenie życia, które jest niesamowite, na przyciągnięcie ludzi, którzy są fenomenalni. To wszystko sami sobie blokujemy, bo wierzyliśmy w jakieś pierdoły, w jakieś, za przeproszeniem, głupoty, które ktoś kiedyś wymyślił, bo mu było łatwiej, albo nie widział innej perspektywy, albo za bardzo się bał, żeby to stworzyć. I wymyślił sobie taką wymówkę, żeby nic nie robić. I później to urosło w piórka niczym kula lodowa, którą zrzucimy z góry wysokiej. I później ludzie, powtarzając to, nadawali temu moc i stawało się to coraz i coraz silniejsze, coraz i coraz większe. I to wierzenie zamieniło się później w prawdę, którą wiele ludzi wyznaje niczym religię, nie uświadamiając sobie w ogóle o początkach tego i dlaczego w ogóle w to wierzy. Także pierwszym krokiem jest na pewno łapanie się na tym, czy jestem wystarczająco świadomy, czy to, co robię, mi służy. Na początku to nie jest łatwe, na początku będzie to wymagać sporo pracy, ale to jest pierwsza rzecz, którą bym chciał w tej serii filmów podkreślić, czyli świadomość wykonywanej czynności, świadomość tego, co robimy w danym momencie, świadomość tego, czy to nam służy, świadomość tego, gdzie nas to doprowadzi, świadomość wibracji, jakich słów używamy, świadomość wibracji, jakie nawyki mamy.
i dużo, dużo więcej związane z tym, jaką wibrację zapraszamy do swojego otoczenia i jaką wibracją chcemy się otaczać. Także w tym odcinku to by było na tyle. Jest to odcinek pierwszy z kilku, które się pojawią w tym temacie. Także zwróćcie na to szczególną uwagę i przemyślcie to sobie poważnie, przekontemplujcie. Jeśli podoba Ci się to, co słyszysz, to serdecznie Cię zapraszam do zasubskrybowania kanału, bo takich treści się będzie pojawiać coraz więcej. Więc żebyś nie przegapił takich wartościowych materiałów, to zapraszam Cię serdecznie do tego. Zapraszam Cię również na grupę na Facebooku, zapraszam Cię do polubienia fanpage'u na Facebooku, jak również na moją stronę internetową, gdzie znajduje się pełna oferta tego, co mogę Tobie dać od siebie i co możesz ode mnie uzyskać. Także widzimy się następnym razem, trzymajcie się, wspaniałego dnia, hej!